Yo, siemanko, z tej strony Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Siemanko. Ale nie jest to taki zwykły Minecraft, zobaczcie jaką realistyczną teksturę mamy tutaj, słuchajcie, i jakie realistyczne shader paki ogólnie i dużo realistycznych modów, słuchajcie, czyli szykuje się seria z realistycznego Minecrafta, czyli takiego, który będzie odwzorowywał praktycznie prawdziwe życie tutaj, słuchajcie, także mam nadzieję, że taki filmik wam się spodoba. Jeżeli chcielibyście serię właśnie z realistycznego Minecrafta, to zostawcie jakąś łapeczkę do góry. Jeżeli będzie tutaj 10 tysięcy łap do góry, to od razu nagrywamy kolejny odcineczek. Subskrybujcie też mój kanał i wpadajcie na vitoshop.pl. A my lecimy, słuchajcie. No i musimy tutaj przetrwać ogólnie, więc Bella, co tam? Moje ulubione drzewo, jak wygląda? Tak, twoje ulubione drzewo, ale chodź, idziemy gdzieś nad wodę, bo tam się będziemy musieli, słuchajcie, osiedlić nad wodą, bo potrzebujemy dużo wody. Ogólnie teraz mam ogień, jak widzicie tutaj na dole w inwentory, i to oznacza, że słońce mnie tutaj pali, czyli nie możemy być zbyt długo też na słońcu i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak wygląda drzewo epicko, wow. Jak to wygląda, Bella, zobacz. Ja cię kręcę, to jest mega epickie, mega. Słuchajcie, ale ja muszę sobie troszeczkę przyciszyć tego Minecrafta, okej, dobra. I tutaj ale mamy... trawa też dobrze wygląda. Trawa bardzo dobrze wygląda ogólnie, dobra. I tutaj mamy wodę, ja myślę, że tutaj nad wodą możemy się osiedlić ogólnie i to by było spoko, jakbyśmy tutaj zbudowali sobie jakiś nasz pierwszy domek, czyli wykorzystamy to drzewo, które jest tam, więc ja pójdę je ściąć, a ty, Bella, możesz szukać jakiegoś drugiego drzewa ogólnie. Dobra, dobra, tylko sobie sprinta muszę ustawić. Dobra, ja tutaj tylko zetnę właśnie tą trawę, żeby nam nie przeszkadzała ogólnie. I słuchajcie, no mega wszystko tutaj wygląda, mamy dużo fajnych modyfikacji, będą też nowe zwierzaki i tak dalej, także wszystkiego będziemy uczyli się tutaj w trakcie ogólnie tej serii. No i na pewno będziemy dodawać też nowe modyfikacje tutaj z czasem, chociaż mamy ich dużo i naprawdę są mega fajne i urozmaicą fajnie nam tutaj rozgrywkę, mam nadzieję. Dobra, słuchajcie, teraz tak, ścinamy to drzewo. Okej. I ścina się normalnie, dobra, spoko. Zrobimy sobie deski. Owce i nie ma wełny. Trzeba je ten. Zostaw, trzeba będzie ten zrobić. Nożyce. Nożyce. Oh, no. Bo tak to... mi, bo została tylko jedna. Aha, no to fajnie. To ekstra, dobra, robimy crafting od razu, słuchajcie, pierwszy, pyk. Dobra, i postawimy go sobie tutaj nad wodą. Wow, jak wygląda crafting epicko. Zaraz. Jest taki 3D epicki, dobra, słuchajcie, mega, mega fajnie. Mamy oczywiście, jak widzicie tutaj, poziom też nawodnienia naszego, czyli musimy pić wodę ogólnie, żeby tutaj przetrwać. Także musimy zrobić sobie butelki i będziemy musieli nabierać wodę i pić tą wodę. Tą wodę też będziemy musieli chyba jakoś przepalać, żeby, wiecie, nie była taka zwykła, tylko przegotowana będzie musiała być. Także dużo jest takich rzeczy właśnie, które wprowadzą praktycznie prawdziwe życie tutaj do Minecrafta. Dobra, zrobiłem sobie już siekierkę, okej. I zrobimy sobie jeszcze, słuchajcie, kilof chyba sobie też zrobię od razu. Wow, ale dobra, ten crafting mega. Crafting no. Mega wygląda. Dobra, okej, okay, lecimy, słuchajcie. Zetnę całe to drzewo ogólnie, spróbuję ściąć, mam nadzieję, że mi się uda. Ja najpierw właśnie też nascinam, nazbieram i wtedy przyjdę. Dobra, okej, okay, to nascinaj, nazbieraj. W ogóle tekstura wygląda no mega epicko, słuchajcie, jest tak realistycznie, że już bardziej się chyba nie da, naprawdę. Ej, ale ta trawa z daleka wygląda trochę jak mech, ale jak się przyjrzysz z bliska, to taka położona trawa. No tak, ona też zależy, w którą stronę się patrzy właśnie, bo... z jednej strony jest położona, a z jednej jest taka 3D, więc to zależy, z której strony spojrzymy też. No tak, okay. Teraz tak, muszę tutaj postawić sobie dirta, bo chcę ściąć całe to drzewo, żeby nic tutaj nie zostało, ale widzę, że będzie problem. Dobra, muszę zebrać więcej dirta, słuchajcie. Dobra, okej. Okay. I tutaj dostać się wyżej. Dobra. Okej. Okay. Znalazłam też jaskinię. Wow, no to dobrze, to przyda się. Jejku, jakie to drzewo jest wielkie, ja go chyba nie zetnę całego, słuchajcie, dobra, może zostawię je na razie. Znajdziemy. Okej, lecę, bo słuchajcie, wodę będziemy potrzebowali, bo już dosyć dużo wody mi tutaj spadło, mojego nawodnienia, więc będę musiał zrobić, słuchajcie, co będę musiał zrobić? Łopatę? Nie. Weźmiemy ten piasek i zaraz go, słuchajcie, przepalimy sobie w piecyku, także muszę do kopalni koniecznie się udać jakieś. Tu jest, tu jest. Ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś w ogóle. Przed tobą. A tam, dobra, okej, to biegnę. Byłem kilof, także zrobię szybko piecyk i ogarniemy właśnie ten piasek, żeby mieć szkło i żebyśmy mogli zrobić butelki. Dobra, to ja zbieram tutaj stone'a. Ale stone fajnie wygląda.
Też. Chociaż sauna, bo w sumie tam jest już ściana, ale może jak się przekopiesz, to się przekopiesz. Dobra, na razie z tą nam wystarczy, bo musimy zrobić piecek i musimy zrobić ten szkło, i żeby mieć butelki ogólnie, będziemy musieli zrobić butelki, dobra. Słuchajcie, wracam tutaj szybko, no i będziemy musieli zbudować domek, bo w nocy to może być tutaj wesoło, słuchajcie. Bo wydaje mi się że też, że będą tutaj jakieś nowe, inne potwory, więc może być trudno na maksa. Dobra, okej, okay, mamy furnace, dobra, postawimy go sobie tutaj. O, piecek też fajnie wygląda. Dobra, wrzucam tutaj piasek, niech już się przepala. To tylko, ja wrzucę jeszcze. Czekajcie, za dużo wrzuciłem drewna, muszę troszeczkę zabrać. Dobra, i zaczniemy budowę, słuchajcie, takiego mega prostego domku. Nie, wiktoriański. To ty później zbudujesz sobie kiedyś wiktoriański, na razie zawsze musimy tak zbudować gadasz. Jakiś prosty domek tutaj. Bo nie mamy nic innego do budowania, więc musi być taki mały domek ogólnie. Buduj. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że taki mógłby nam wystarczyć w zupełności. Dobra, crafting? Okej, ja myślę, że taki wystarczy, taki kwadratowy zrobimy, słuchajcie, na początku, po prostu, żeby się schować tylko tutaj. Okej, mamy 4 szkła, więc spoko, ja już sobie zrobię jedną butelkę. Ale z tego szkła wyszły 3 butelki, także spoko. Dobra, i ja je piję od razu. Dobra, i teraz słuchajcie, mamy thirsty. Czyli to jest nawodnianie, czy jestem teraz pewnie jeszcze tak. Jeszcze bardziej chce mi się pić, nie wiem, słuchajcie. Dobra, tu masz 3 szkła. Ogólnie dam ci, dobra, to ja ci zrobię butelki. Ja zobaczę, czy można tą wodę właśnie z butelek. Czekaj, bo ci rzuciłem 4. Chciałem ci dać 3. Dobra, i czy tą wodę z butelek zdobyć... możemy właśnie ugotować, tak, możemy ugotować, dobra. I ją trzeba gotować właśnie, żebyśmy mogli ją pić, bo wtedy właśnie to nawodnienie nam wzrośnie. A tak wydaje mi się, że jeszcze bardziej nam spada, czyli mamy, teraz słuchajcie, jak się napijemy. Okej, okay, dobra, czyli musimy przepalać te butelki z wodą. Dobra, znaczy gotować je, nie przepalać. No, dobra, ile mamy? 3 kobla, bardzo mało. A chciałem zrobić podłogę z kobla, nie, zrobimy z drewna podłogę. Dobra, i będą tu schodki, dobra, to ja tutaj się zniszczę, pyk. Okej, bo już się robi mega ciemno, słuchajcie, ja się boję. Musimy szybko się tutaj schować i szybko się osiedlić. Bo inaczej to ja już ciężko to widzę, żebyśmy tutaj przetrwali. Ja widzę to dobrze. A ja widzę to bardzo źle. Dobra, okej, niszczymy tutaj tego dirta. Dirta niszczę, dobra. Taką. I zrobię tu podłogę nam. Dobra, schodki są jakby co. Dobra, nie mam już drewna, masz więcej drewna. Jejku, dlaczego to białe drewno? Nie chcę tego białego drewna. Idę szukać normalnego drewna gdzieś. To będzie piękne. Bo to drewno jest nienormalne. Ja idę szukać normalnego drewna. Weź, nie mów tak. Pyk. Patrz, jak co ja zrobię. Dobra, szybko ścinam. Ej, nie, już zrobiło się tak ciemno, ja się boję. Nie mamy torczy w ogóle żadnych. Więc przydałoby się węgiel. Nie wiem, czy uda nam się go ogarnąć. Nie mamy łóżka, więc będziemy musieli przetrwać tą noc pierwszą jakoś. Po prostu w tym domku, który mamy. Tam widziałem więcej owieczek, także spoko. Tutaj jakiś most będziemy mogli zbudować sobie. Jejku, jak ciemno się zrobiło szybko. Masakra. Ja teraz nie mam czasu, niech się nie robi ciemno. Masakra, strasznie ciemno się zrobiło. A ty dlaczego zrobiłaś z tamtej strony schodki? No dobra, niech będą. Dobra, szybko, bo chcę patrzeć na wodę. Obudujemy sobie tutaj. Ja szybko pójdę do tamtej kopalni chyba też. Poszukać czegoś. Poszukać węgla ogólnie. Bo węgiel by nam się bardzo, bardzo przydał. Dobra, za mało drewna znowu. Cały czas za mało drewna. Ja mam same jasne. Pyk, no właśnie nie chciałem tego jasnego twojego. Ja wiedziałam, co mam. Dobra, bo robić. My tutaj, słuchajcie, nie O nie, już widzę tam pająki. O nie. Dobra, idę jeszcze to drewno zbierać, bo jest potrzebne na maksa. Poczekajcie, bo ja teraz nie mogę. Tu jest gdzieś pająk, widziałem, że był? Jest. Dobra, czy on idzie do mnie? Chyba nie. Dobra, nie widzę nic, słuchajcie. Robię całkowicie to po ciemku. Nie widzę właśnie, nic, słuchajcie. Nie mamy węgla, ale no szkoda. Nie mamy węgla w ogóle. Trzeba było iść do tamtej kopalni i poszukać. No, wiem. No wiem, no to idź. Nie mogę. O, łapa, jak mnie bije! O nie. Domek. Dobra, czekajcie. Muszę go za... Jakie dźwięki w ogóle on wydaje. Ale on jest szybki. Nie mam już czym bić, chodź pomóż, bo skończyła mi się siekierka. O, dobra, padł. Okej, mamy jedną nić, także spoko. Dobra, ile mamy tego drewna? No trochę będziemy mieli. Nie, creeper wybuchł. Idzie zombiak. Ale o nie, dobra, chowamy się, dawaj do domku.
Tylko trzeba zabudować. Dobra, zabudowałaś? Tak. Okej, dobra. Musimy obudować się, słuchajcie, tutaj. Crafting. Jakoś przetrwać ogólnie. Ciężko na maksa. Dobra. Piecyk tam został. Masz siekierkę? Mam. To weź zniszcz. To masz, wyrzuciłam ci. Ja się napiję. Dobra, ja tutaj obuduję. Dobra, tak. Okej. Okay. Mamy crafting. Dobra, jest siekierka. I stąd. Dobra, i ja muszę, słuchajcie, pójść do kopalni koniecznie. Dobra, czyli... Ale jest ciężko z tymi serduszkami, bo ja mam wszystko na full, a serca też mam 1,5 mniej. No właśnie nie wiem, dlaczego tak jest. I ono się nie odradza. Dobra, czy mam jakieś... Dziwne. 0 skill pointsów mam. Dobra, będziemy musieli je zdobywać. Dobra, tu się przepala. Okej, robi się dzień powoli, także spoko, przetrwamy tą nockę. Ale było ciężko na maksa. Nie wiem właśnie, jak zwiększyć poziom tutaj naszych serduszek. Bo tak jakby one się w ogóle nie zwiększają właśnie. Dobra, są wody już tam. Dobra, gdzie jest ten kilof? Tutaj. Koniecznie będziemy musieli zrobić, węgiel zdobyć. To no będzie mega ważne dla nas. Pełno creeperów tutaj jest. Dobra, i tam jest woda. Jakaś fajna ta. Dobra, idą do nas tutaj, o nie. O nie. Nie, no creeperów tu jest mega dużo, o nie, zobaczył mnie, idzie tutaj. To już lepiej jakbym ja wyszła. Nie wiem, czy on nie wybuchnie. Nie, nie. Ja mam tylko ja mam jedno serce. Woda jest jakby co, ale nie wiem, czy potrzebujesz. Ja wiem, ale nie, wody właśnie nie potrzebuję. Nie wiem, jak zwiększyć sobie... Uważaj, bo chodzi on. Gdzie? Wskoczył! Do domku, uciekaj, uciekaj, uciekaj z domku. Uciekaj, bo wybuchnie. Dawaj go tutaj. O, nie! Nie, wysadziła nam domek. Pół serduszka mi zostało. Ale mocny on był, mega. Mega mocny. Nie wiem, jak zwiększyć sobie poziom serc. Mam pół serduszka i nie mogę go zwiększyć w żaden sposób. Jestem najedzony, napity i nic, słuchajcie. No to pięknie. I gdzie nasz chest? Gdzie nasz chest? Ty go masz... Ja mam go. To dawaj, dawaj, postaw go. Musimy to odbudować teraz. Dobra. Dobra. Jakaś woda masakra, jest. Słuchajcie, tutaj się dzieje w ogóle w tym, w tej serii. To będzie ciężkie na maksa tutaj do przetrwania. O, jacie. Ale będziemy musieli jakoś sobie poradzić. Jak masz drewno, to weź tutaj, odbuduj troszeczkę. Ja się muszę dowiedzieć, słuchajcie, jak zwiększać poziom serduszek. To jest najgorsze, że my nie wiemy, jak to zrobić. Ej, masz te butelki z wodą gdzieś? To weź postaw tą skrzynkę i wrzuć to tam. Bo znowu zabrałaś wszystko, nie ma nic tutaj. Dobra, dobra. Gdzie ty tą skrzynkę postawiłaś? Ten. No na zewnątrz. No nie, no dawaj do środka ją, musimy ten domek zbudować. O, łażą te creepery. Patrz, co my tu mamy porobione w ogóle. Wszystko wybuchło. Gdzie jest ta skrzynka? Stawiam. Jejku, co ty robisz? Ty cały czas przenosisz, miejsce zmieniasz tej skrzynki. Daj ten piecyk tutaj, a nie. Nie, no, ja nie mam piecyka. To gdzie on się podział? No, ty musisz mieć w ekwipunku go. Nie mam. No to nie wiem, to wybuch i koniec, jest po piecyku. Słuchajcie, mam pół serca i nie wiem, jak zwiększyć sobie poziom tego serca teraz. Poziom serduszek. Nie idę się z nimi bić. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Jest tu pełno creeperów właśnie. Dobra, mam kilo. Wydobędę trochę stona. Zawsze się przyda. Ale przydałoby się węgiel zdobyć. Masakra, słuchajcie, jest. Dobra, udało się przetrwać tą nockę i nie zginęliśmy. No ale pół serca nie wróży zbyt dobrze. Na przyszłość. Ja myślę, że może być bardzo ciężko, słuchajcie. Przetrwać tutaj. Nie, jeszcze tam jest szkielet. Masakra. Nie, ja się chowam, słuchajcie. Dajcie nie. jedzenie. Ja się chowam jakieś. I nie wychodzę stąd. Nie wychodzę z tego domku, słuchajcie. To jest tragedia jakaś, co się tutaj wydarzyło. Dobra, zabuduję sobie to wszystko. Już tu nie ma żadnych zwierzaków. Nie ma zwierzaków, musimy gdzieś pójść i ich szukać. Słuchajcie, ale to będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcineczek. Ja mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej serii, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał, wpadajcie na vitoshop.pl. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę, widzimy się jutro. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pa pa! Pa pa!